Namaste, moi kochani. Moje sprawozdanie osobiste z naszego wczorajszego 84. rytuału dla Matki Ziemi, pełni księżyca, różowej pełni księżyca, czyli 8 kwietnia 2020. Ten obraz, który widzicie w tle, za chwileczkę Wam wyjaśnię, wytłumaczę. Są to przesłania, które uzyskałam dla nas wszystkich po naszym spotkaniu. Ale może zaczniemy od samego rytuału. 84. rytuał dla Matki Ziemi był tak samo wyjątkowy jak każdy jeden, czyli każdy jest jeden, jedyny, niepowtarzalny, taki jak nasze ceremonie w każdy czwartek, każda jest po prostu jedna, jedyna i niepowtarzalna. Różowa pełnia księżyca i tak ta energia była bardzo silnie wyczuwalna wszędzie dookoła. I nasze spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle, czyli te wszystkie rytualne zadania, te wszystkie rytualne czynności, to już znacie, nie będę ich tutaj powtarzać, czyli stworzenie magicznego kręgu, przywołanie sił żywiołów, przywołanie wszystkich istot światła itd., itd. Tym razem energia zaczęła rozchodzić się od mojej osoby, mojej duszy, kręgami. Najpierw w mojej aurze, później w moim najbliższym otoczeniu, później na całą magiczną oazę, później na całą wyspę Maderę, później na całą mityczną Atlantydę i później na całą Ziemię, czyli cały świat, wszystkie kontynenty, wszystko to, co wokół nas. Później energia przyjęła formę spirali i tańczyła wokół mniej więcej kilka, może kilkanaście minut w różnej formie. Czyli i w formie deszczu, dokładnie nasz 84. rytuał dla Matki Ziemi zaczął padać deszcz ponownie i ten deszcz wibrował różową energią. Energią Wenus, energią miłości, takiej bezwarunkowej miłości. Ta energia materializowała się we wszystkim. Różowy ocean, różowe chmury, różowa ziemia. Jestem pewna, że Wy również odczuwaliście ją właśnie w ten sposób. Zaczęłam czytać Wasze sprawozdania, prosiłam o to, aby wstawić je w komentarzu, jednak większość oczywiście doszła do mnie przez e-mail. I jak te energie wyglądały z Waszego punktu widzenia i co mniej więcej działo się u Was. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie sprawozdania. Są po prostu fascynujące. Zaczęłam dopiero czytać, ale myślę, że w przeciągu kolejnych dni uporam się z tymi wszystkimi, które napłynęły. Bardzo podobał mi się jeden z komentarzy, który mówił o tym, że było wiele osób, które miało malutkie, słabiutkie światełka i te osoby, które miały więcej światełka, łączyliśmy się razem w taką świetlistą sieć i pomagaliśmy tym osobom wychodzić z ciemności. Na tym rytuale było bardzo dużo uczestników, więcej niż w ostatnich mniej więcej 2-3 miesiącach, z czego się bardzo cieszę, bo wszystkim nam te energie są bardzo potrzebne. Ale przejdźmy może do przesłań, które uzyskałam dla nas po naszym spotkaniu. Pamiętaj, że dzisiaj, dokładnie w czwartek, jest nasza 104. ceremonia, która dotyczy manipulacji, czy można to manipulować poprzez komplementy czy krytykę, ale również będzie tam mnóstwo innych wskazówek na aktualny czas. Wczorajszy 84. rytuał dla Matki Ziemi mogą zakończyć takim bardzo pozytywnym akcentem, że wszystko przebiegło idealnie i ta energia, różowa energia bezwarunkowej miłości jest obecna wszędzie dookoła. Wystarczy tylko otworzyć oczy. Ja mam takie wrażenie, że cała oaza, wszystkie tutaj głazy, kamienie, wszystkie roślinki tą energią emanują wręcz. Oczywiście cały proces zakończenia, jak zwykle taki sam gest kwiatów, pożegnanie Was uczestników, podziękowanie dla siły wyższej za prowadzenie i za wskazówki, dlatego tego już nie powtarzam, bo przebiega to za każdym razem tak samo. I tutaj oto przesłanie. Pierwsze przesłanie, które uzyskałam dla nas po 84. rytuale dla Matki Ziemi, uzyskałam z kart Lenormand. I zwróć na to uwagę, że otrzymałam dokładnie dwie karty. Pierwsza karta, chmury, odwrócona, i druga karta, klucz, 33, ten, nazwijmy to tak, najwyższy stopień wtajemniczenia, prawda? To są te tajemnice, to jest to, co ten klucz otwiera, to jest to, co ten klucz daje nam rozwiązania, otwiera jakieś drzwi. I to jest bardzo symboliczne. Dlaczego omawiam to
tą całą symbolikę. Ze względu na to, że jestem pewna, że już powolutku zaczynacie pracować, przynajmniej z kartami Lenormand, jeżeli ktoś jeszcze boi się tarota, i uzyskujecie wszystkie przesłania, wszystkie wskazówki do waszego indywidualnego życia. I gdy tak spotykamy się i omawiam te karty, możecie zwrócić uwagę na więcej szczegółów i również tą symbolikę lepiej rozumieć w waszych prywatnych praktykach. Karta chmury odwrócona i karta klucz. Co rzuca ci się tutaj w oczy na tych kartach? No, moim zdaniem przede wszystkim najważniejsze jest to, że klucz jest skierowany w kierunku tej karty chmurczej. Nie jest po tej stronie, tylko jest po tej stronie. Tak jakby otwierał coś. I tak można to tak pięknie popatrzeć, że tutaj są takie światełka namalowane i one tak łączą się z tym słońcem, które nagle wychodzi zza chmur. Mamy tutaj szóstkę, czyli w dziedzinie cielesnej. Czy nie pasuje to tak pięknie do aktualnej sytuacji, którą mamy na Ziemi, że gdzieś w naszych dłoniach jest klucz, aby ujawnić tajemnicę, aby znaleźć rozwiązanie, aby otworzyć pewne drzwi, te chmury, czyli te trudności, coś jest ukryte, coś jest iluzją, coś jest manipulacją, coś jest tutaj, co nadchodzą takie ciemne chmury, czy nadeszły takie ciemne chmury, i nagle ten klucz skierowany w tym kierunku tej jasnej części, jak gdyby daje nam rozwiązanie, aby znowu wyszło słońce. No i co jest tym rozwiązaniem? Co siły wyższe chcą nam przez tą symbolikę powiedzieć? Jak myślisz? Naturalnie. Różowa pełnia księżyca, 84 rytuał dla Matki Ziemi. Mamy ósemkę i mamy czwórkę. Ósemka, czyli energia Wenus, nieskończoności, takiego, nazwijmy to, przejścia z jednego stanu do drugiego stanu, ale również czwórkę, czyli granice, ograniczenia, blokady, mury. No jak to rozumieć? I nagle ta różowa energia, energia bezwarunkowej miłości. Co pomoże nam wyjść z tej sytuacji, którą symbolizują chmury, czyli sytuacji problemów, trudności, iluzji? Co jest tym kluczem, który pomoże nam te chmury przepędzić? Naturalnie, bezwarunkowa miłość do samego i do samej siebie, do innych istot, ale również do Ziemi. Przede wszystkim do Ziemi. Poprzez naszą najwyższą energię, wibrację miłości, bezwarunkowej miłości, czyli nie takiej ograniczonej, która stawia warunki. Będę Cię kochać, jeżeli Ty mnie też będziesz kochać. Będę dla Ciebie miła, jeżeli Ty będziesz dla mnie miły, prawda? Tylko bezwarunkowa miłość, czyli bez względu na wszystko, najwyższa energia boska jest w moim sercu i promieniuje wszędzie dookoła. I wiesz, gdy otrzymałam to przesłanie, ja zawsze otrzymuję przesłanie, mam zamknięte oczy. I później zwróciło moją uwagę to, jak ułożyły się karty, z których, nazwijmy takim normalnym językiem, wyciągnęłam te dwie jako nasze przesłanie. Te karty ułożyły się w ten sposób. Zwróć na to uwagę. Czy nie jest to niesamowite? Popatrz, te chmury, które mamy teraz, może ja wstanę troszeczkę wyżej, żeby było. Te chmury, które są teraz wokół nas, są spowodowane sytuacją, gdzie widzimy tylko dwie drogi wyjścia. Jedna droga to zamknięte podróże, nie można się przemieszczać, prawda? Nie można podróżować. Nasza podróż, również naszej duszy, naszego życia, naszego doświadczenia, została w jakiś sposób również zablokowana. I druga droga wyjścia, odwrócona kotwica, czyli ten brak stabilności. Trudno zarzucić gdziekolwiek kotwicę, ponieważ ona jest odwrócona, czyli ona nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Nie mamy tego bezpiecznego portu. To są właśnie te chmury, te ciemne chmury, które otwiera klucz, czyli energia różowa, bezwarunkowej miłości, i pomoże nam to wyjść z tej sytuacji. Bo tutaj na tej karcie mamy tylko dwie drogi wyjścia. Wierz mi, że jest dużo więcej dróg. I jedną z tych dróg jest ten klucz.
miłość do samego siebie, do innych, do ziemi. Piękne, pozytywne wibracje przepędzą chmury i nagle ta cała sytuacja, gdzie widzimy tylko te dwie drogi, to ograniczenie, przestanie istnieć. Drugie przesłanie uzyskałam dla nas z kart Tarota i jest ono również bardzo symboliczne. Uzyskałam kartę Śmierć, czyli trzynastka, jako koniec i jednocześnie nowy początek. Symbolikę śmierci już znasz, omawiałam ją w jednym z naszych ostatnich filmów przy okazji jednej z ceremonii, gdzie właśnie o tej śmierci mówiliśmy i ceremonii, która spotkała się chyba z Waszym największym odzewem, bo otrzymałam mnóstwo komentarzy i mnóstwo listów na jej temat, jak bardzo pomogła Wam w Waszym życiu. I ta śmierć jest bezlitosna, ale również sprawiedliwa, bo ona zabiera nam wszystko to, co już do nas nie pasuje i robi miejsce dla tego nowego, czyli odpada od nas wszystko, co negatywne, wszystko, co już jest stare, przeterminowane, zepsute, prawda? I zaczyna się nowy czas. I to jest takie symboliczne z tymi kartami Lenormand, prawda? Czyli ten klucz i ta bezwarunkowa miłość, to jest również ten moment śmierci, gdzie odchodzi ten stary obraz nas, stary obraz świata i zaczynamy ten nowy czas. I później również, gdy otworzyłam oczy, to zwróciłam uwagę na ten stosik kart Tarota, z których wyjęłam tą kartę śmierć i tutaj była odwrócona znów szóstka buław, czyli znowu ta szóstka jako ten symbol tej cielesności, tego bycia tutaj i teraz w ciele materialnym, ale również cielesność, czyli ciało, zdrowie, wszystko to, co związane z naszym ciałem jako naszą świątynią. I tutaj mamy kartę zwycięstwo. Czyli co chcą nam powiedzieć siły wyższe po naszym 84. rytuale dla Matki Ziemi? Że może teraz jeszcze nie widzisz drogi wyjścia innej niż blokada podróży, blokada bezpieczeństwa, blokada stabilności. Jednak jest jeszcze jedna droga. To jest ten klucz. Ta miłość, również tym symbolem może być ta róża, prawda? Róża w klatce, ale ta klatka jest otwarta. Ta miłość, ta różowa energia, to co najpiękniejsze w nas. Co powinno być w nas w każdym momencie i czym powinniśmy promieniować dookoła. To będzie zwycięstwo. Zwycięstwo nad tym czasem, gdzie śmierć zbiera swoje plony, kosi wszystko, co gotowe do ścięcia i tym kolejnym etapem będzie nasze osobiste zwycięstwo. Co zwycięstwo znaczy w Twoim życiu, w tej czy w innej dziedzinie? To jest to przesłanie. Dziękuję. Widzimy się dzisiaj w czwartek o godzinie 20.20 na 104. ceremonii. Znowu mamy czwórkę, prawda? 84. rytuał dla Matki Ziemi. Tutaj mamy jedynkę, 0 i 4, czyli wszystko w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Korzystaj z tych przesłań i pamiętaj, dostęp na tydzień za 33 zł, dostęp na miesiąc za 111 zł, czy dostęp na rok za 1111 zł gwarantuje Ci dostęp do wszystkich moich książek, słuchowisk, e-booków, audiobooków, wszystkich poprzednich ceremonii, czyli ponad 100 godzin transmisji i wszystkich tych materiałów, których nie znajdziesz ani tutaj na YouTube, ani w żadnych innych mediach, są dostępne tylko i wyłącznie w ten sposób. Dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok. Dla osób niezdecydowanych polecam ten dostęp na tydzień, aby sprawdzić, czy Ci to pasuje, czy to jest zgodne z Tobą. Chociaż i tak większość z Was wybiera od razu dostęp na cały rok, aby być na bieżąco. Praktycznie co kilka dni spotykamy się na naszych krótszych czy dłuższych spotkaniach, czy na ceremoniach co czwartek. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukarti.